9. powiatowy konkurs Bezpieczny Przedszkolak za nami. Zakwalifikowały się do niego dzieci z 6 przedszkoli powiatu kościańskiego. To najlepsi z najlepszych z wiedzy o bezpieczeństwie. Konkurs odbył się w szkole w Starych Obożyskach, a uczestniczyły w nim dzieci z Bierzynia, Czempinia, Kościana, Racotu, Starych Obożysk i Śmigla. Towarzyszył im sierżant Pyrek, maskotka wielkopolskiej policji. Ze wszystkich biorących udział w konkursie trzymał kciuki wójt gminy Kościan Andrzej Przybyła. Dzieci musiały wykazać się umiejętnościami i wiedzą z różnych dziedzin bezpieczeństwa. Pierwszą konkurencją były scenki tematyczne. Jury oceniało scenariusz, wykonanie oraz rekwizyty przygotowane do występu, a te były bardzo pomysłowe. Przedszkolaki z Bierzynia wystąpiły z traktorem, samochodem i rowerkami i mówiły, jak zachować się podczas wypadku drogowego. Czempin pokazał, jak udzielić pierwszej pomocy podczas nieszczęśliwego zdarzenia. Użyły fantomu do przywrócenia akcji. Serca. Dzieci z Kościana wcieliły się w strażaków, którzy przyjechali na hulajnogach i pokazały, jak należy zachować się w przypadku pożaru. Przedszkolaki z Racotu przedstawiły, jak bezpiecznie spędzać wakacje, czego nie robić podczas burzy na plaży. Przypomniały też o numerach alarmowych Policji 997, Straży Pożarnej 998 i Pogotowia 999 oraz ogólny numer 112. Jak zachować się, gdy dziecko zostanie zaczepione przez nieznajomego dorosłego? Te ostrzeżenia w swoim przedstawieniu przedstawiły dzieci ze Starych Obożysk. Z kolei przedszkolaki ze Śmigla pokazały, jak zachować się w drodze do przedszkola, by nie doszło do wypadku, a droga była bezpieczna. Po podliczeniu punktów okazało się, że najwięcej, podobnie jak przed rokiem, zdobyli gospodarze przedszkole w Starych Obożyskach.